Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Witamy Was z Czech. Jesteśmy w okolicach Brna. Udajemy się w kierunku. Nie będziemy jeszcze zdradzać. Jeszcze kawał drogi przed nami. Jeszcze kawał drogi przed nami. Nie zdradzimy Wam jeszcze, żebyście doczekali do dalszej części odcinka. No, można przewinąć, nie? Ale nie róbcie tego. Nie róbcie. Będziecie mieli zagwozdkę. Także siedzimy sobie aktualnie na... Zjechaliśmy sobie na postój. Siedzimy chwilę, odpoczywamy, bo mamy już za sobą jakieś... 3 godziny drogi. No i trochę... jeszcze 500 kilometrów przed nami. Dokładnie, także trochę zmęczony jestem. I co? I w sumie tyle. No i widzimy się dalej. Dzisiaj pewnie nie będzie jakoś super bardzo widokowo. No bo w większości jedziemy autostradą. Ale myślę, że zdradzimy Wam później parę ciekawostek z granicy. Bo będziemy przejeżdżali taką granicą, której się troszeczkę może nie tyle obawiam, co że tak powiem, czuję dreszczyk adrenaliny na myśl o tym, jak będziemy sprawdzani, bo wyjeżdżamy poza Unię, więc jeszcze nie wyjeżdżałem samochodem poza Unię, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie jesteśmy w Czechach, przed nami Słowacja. No właśnie. I jeszcze Węgry. I właśnie Piksel tam z tyłu się dopomina, że on też chce być na odcinku. No chodź. Już od dłuższej chwili jesteśmy w trasie i musimy Wam powiedzieć, że Czesi są bardzo zdyscyplinowani. Dwa razy zdarzyło nam się stanąć w takim większym korku i zauważyliśmy bardzo fajną prawidłowość, że Czesi bez zastanowienia tworzą korytarz życiowy. Nasi też tak powinni, teoretycznie powinni, ale wygląda to różnie, tak? A tutaj faktycznie jest tak, że jeżeli robi się jakikolwiek zator, jakikolwiek korek, to automatycznie Czesi zjeżdżają aż do granic, aż za pobocze tak naprawdę i tworzy się korytarz życia taki naturalny, także wielki szacun dla nich. Jest wielki szacun, naprawdę fajnie jeżdżą. No i przede wszystkim stosują się do ograniczeń prędkości. Tutaj z reguły, jeżeli coś leci zdecydowanie za szybko... To jest Polak. To jest Polak. Ewidentnie. Także, no tutaj trzeba przyznać, że na razie jesteśmy pod wrażeniem. Kończymy, że tak powiem, kończymy kraj czeski. Tak. I... Powoli dojeżdżamy do granicy ze Słowacją. Z Węgrami. Z Słowacją. Jak z Węgrami? Przepraszam. Jezus, ja już przeskoczyłam. Ty już przeskoczyłaś jeden kraj. Ja już jestem daleko, daleko. No gdzie? Jeszcze 5 godzin ponad. Nie, no gdzie? Także jeszcze czeka nas Słowacja, bardzo piękna. No i potem wjeżdżamy do Węgier i mam nadzieję, że tak jak w zeszłym roku będzie mnóstwo słoneczników. Nie wiem, którą stroną, bo teraz w tym roku jedziemy inną stroną niż do Rumunii. Ale w zeszłym roku przepiękne słoneczniki, po prostu przepiękne. Przepiękne pola. Tutaj już żeśmy mijali te takie pola. I naprawdę fajnie. Także. A jeżeli chodzi o samą jazdę tutaj na autostradach, nie widzicie tego, ale jedziemy sobie 100 na godzinę. Jedziemy płynnie, bez żadnych zatrzymywań, bez żadnych kolizji. No jedynie... Korek był jedynie w okolicach, tak. Brna, tam na tych wszystkich zjazdach trochę się zakorkowało, ale ogólnie spoko, nie? Tempomacik, 100 na godzinę. Bez pośpiechu. Bez pośpiechu. Jesteśmy na Słowacji. Winiet, można mówić. Tak, a propos winiet, to jest dosyć ważna sprawa. Pamiętajcie, że jak chcecie przelatywać przez Czechy, przez Węgry, przez Słowację, to musicie kupić winiety. Najlepiej zrobić to online, jak wpiszecie sobie w Google winiety i kraj, to wyskoczy Wam dedykowany system do zakupu takich winiet. Jest to bardzo proste do zrobienia, wystarczy podać swoje dane, numer rejestracyjny, czas od do, właściwie czas od, bo winiety są okresowe na 10 dni, na 30 dni, na rok, także może wskazujecie okres, kiedy wskazujecie dzień, kiedy się zaczyna i po prostu kupujecie. Nie jest to niestety tanie. Na Czechy zapłaciliśmy w granicach 50 zł, na Słowację 80 i
na Węgry chyba 60 za 10-dniową winietę. Kupiliśmy 10-dniowe, bo z powrotem będziemy jechali drugą stroną, więc tak naprawdę nie wiemy, którą stroną będziemy jechali, więc jeszcze zastanowimy. Więc tu się nie wiązaliśmy winietami. W każdym razie jest to łatwe do zakupu, łatwe do zrobienia. A w razie czego tutaj na bramkach można, na bramkach, na autostradzie, na wjeździe, przepraszam, na przejściu granicznym. Na granicy są punkty, więc też można kupić. Nie wiem, czy drożej, czy taniej, nie wnikałem, ale można kupić. Nie musicie już kleić żadnych naklejek. Po prostu wpisujecie numer rejestracyjny, mają was w systemie. I już, bardzo prosta sprawa. Co ty na to? Według mapki 2 godziny, 2 minuty. I rośnie. Dobrze, że mamy zapas jedzenia i paliwa. Jeżeli myśleliście, że nasze filmy będą tylko z ziemi, to się grubo myliliście. Co tam znalazłaś? Ja nie wiem, to jest jakaś katastrofa. Dwa dzwony? Chyba dwa, tu i tu. 2 godziny, 2 minuty, nie zmienia się na razie, ale jak tak patrzyłem, to korek... No ale było godzina, półtorej była, już jest 2:02. No, korek jest po horyzont. A właśnie a propos siku, co chcesz powiedzieć o lokalnych toaletach na mopach? Warto zapłacić na stacji benzynowej. Dokładnie, warto. Zdecydowanie. Te 2,30 okazuje się, że wcale nie jest takie straszne. Wcale nie jest tak dużo. Dokładnie. Tam normalnie nie musisz wchodzić, tam czuć już na wjeździe. O Jezus. Także nie polecamy nie. Na Węgrzech mopów i toalet. Nie. Stoliczki jak najbardziej, fajnie, zacienione, przyjemnie. Tak. Tak, ale tak. Siku i drugie. Posiedzieć sobie w cieniu jak najbardziej, ale siku... Ani to drugie. O nie. Także tak sobie postoimy. Mogę sobie w końcu odpocząć, bo ona mi nie dawała. Mówiła, jedź, na wakacje jedź. Nieprawda, nie wierzcie mu. Także mogę sobie odpocząć w klimatyzowanym pomieszczeniu. Kawki? Nie, dziękuję. Bardzo dobra. Z Biedronki. Dziękuję. Że to tak, no nie ma tego złego. No. Poleżymy, odpoczniemy. Jak tak dalej będzie, zaraz kuchenkę wyciągnę, obiad ugotuję. Odcinek się zmontuje. Jest dobrze, no co tu dużo marudzić. No. Postanowiliśmy sobie zrobić przerwę w Budapeszcie. Także Boże, jak dobrze jest wysiąść z samochodu. I udajemy się tam o. Tam na most. Widzicie? Tam o. Tak. Tam na most. Chcemy się przedostać na drugą stronę Dunaju. Tak, to jest Dunaj, jakby ktoś nie wiedział. Ja nie wiedziałem. Także chcemy się przedostać na drugą stronę, poszwendać się trochę, odpocząć. I zobaczymy co dalej. Będziemy musieli podjąć jakieś decyzje dzisiaj, bo no do granicy jeszcze trochę zostało.
Na granicy nas prawdopodobnie czeka długie czekanie, bo myślę, że już możemy powiedzieć, co to za granica. Tak, możemy? Możemy, tak, tak. Dokładnie, chodzi o granicę z Serbią, a tam jest ponoć restrykcyjnie, jeżeli chodzi o turystów, więc musimy podjąć decyzję, co dzisiaj robimy. Na razie to ja bym chciał toaletę. A tu jest... A tu nie ma toalety, po prostu nie ma. Na parkingu podziemnym... Na parkingu podziemnym były dwie zamknięte, a tu po prostu nie ma. Tam przed nami jest ten most, ale wygląda na to, że jest zamknięty dla ruchu pieszego, a jest udostępniony tylko dla niektórych samochodów. Na to wygląda, jest zakaz. A widzisz, zobacz, cofają ludzi. Nie wolno wjeżdżać. Tak, nie dotyczy rowerów. I wygląda na to, że nie zobaczymy tamtego mostu. A to znaczy, że nie przejdziemy na drugą stronę, bo nie. Pokażemy wam to miasto na przebitkach z piękną muzyką. Co wy na to? Zapraszamy. Podsumowując, bardzo piękne miasto, mocno zatłoczone, bardzo zatłoczone. Ta strona, na której byliśmy... Niestety nie ma za wielu atrakcji do zobaczenia. No właśnie, jestem zmęczony i nie bardzo składam zdania. Także... Most, który wydawał nam się najfajniejszym punktem, no niestety jest zamknięty dla ruchu pieszego. Mowa o tamtym moście, zobaczcie, tamtym moście głównym. Bardzo chcieliśmy nim przedostać się na drugą stronę, ale okazuje się, że zamknęli go dla ruchu pieszego. Można się na nim przedostać jedynie taksówką. Lub autobusem, lub... z tego co teraz widzę. Autobusy, rowery. Rowerem. Ale szczerze mówiąc, już chyba dzisiaj nie mamy siły. Z piękniejszych rzeczy na pewno zamek. Tutaj ten, który wam chwileczkę wcześniej pokazywałem na przebitkach. Także na pewno zameczek na plus, na pewno zabytkowa kolejka, gdzieś tam wam wrzucę przebitki. Ciężko pokazać na GoPro tą kolejkę, bo ona jest tam malutka, tak ciasno wciśnięta, ale na pewno zabytkowa kolejka jest przepiękna. My nią nie jechaliśmy, bo jesteśmy z pieckiem, więc i tak by nas nie wpuścili. Także zdecydowanie kolejka, zdecydowanie zamek, o teraz go widzicie tutaj w tle jeszcze raz. Świeży powiew od Dunaju. Fajnie tutaj troszeczkę chłodniej wieje nam od rzeki. No i fajnie. Może nie nasze klimaty. Tak. Nie wiem, Aga, czy twoje klimaty, ale moje chyba nie. Zbyt tłoczno. Nie, zbyt tłoczno. Znaczy inaczej, może jakby nie było tak ciepło, to może by było lepiej. Tak, jest 35 stopni, więc zdecydowany ukrop. Na duży plus jeszcze mają bardzo dobre croissanty z czekoladą. Także pogrzeszyliśmy. Tak. No i udajemy się powoli w dalszą podróż. W związku z tym, że ten odcinek jest już chyba jest długi, ponieważ kręcimy go dzisiaj już chyba 10 godzinę. Tak, od samego rana. A nie mam doświadczenia, więc zakładam, że on już jest chyba za długi dla was. Więc co? Więc żegnamy się z tego miejsca w tym odcinku. Zapraszamy do zasubskrybowania, do tych wszystkich dzwoneczków, wiecie, tam tych wszystkich tych onych. I zapraszamy na następny odcinek. A co w następnym odcinku? Przygody na granicy w Serbii. Miejmy nadzieję, że jak najmniej. Jak najkrócej, sami jeszcze tego nie wiemy. Ale no, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Także trzymajcie się. Cześć. And this one. Because... No? Okay. Nie chcę. Dobrze. Thank you. Bye-bye. Nie. Do przodu. Musisz bieg wrzucić.